i ruszyły. Ojojoj, Jenna sporo straciła na starcie, ale tempo jest wolne. Na prowadzeniu wychodzi Gatsby de Buzul. Na drugiej pozycji galopuje Cis, później Zenit i Roca de Buzul razem z Mutarem. I pole zamykają Purhi Pigeona. Zdecydowanie Gatsby de Buzul na prowadzeniu. Kilka długości za nim galopuje Cis, później razem Zenit i Mutar JR. I Roca de Buzul, Jenna i Purhip. W połowie przeciwległej prostej z przewagą Gatsby de Buzul. No i ta przewaga jest coraz większa. Peleton prowadzi Cis, za nim Zenit oraz Mutar JR. Poprawia i Roca de Buzul. No, przy wewnętrznej Gatsby de Buzul pozostałe konie szerzej. Cis nam prowadzi peleton, ale wciąż utrzymuje prowadzenie Gatsby de Buzul. Gatsby de Buzul, Cis, Mutar JR razem z Irocą de Buzul, Zenit, Jenna i na ostatniej pozycji Purhi. I za moment wyjście na prostą finiszową przy wewnętrznej bandzie wyprowadzi Gatsby de Buzul. Gatsby de Buzul, na skróty także Purhi. Gatsby de Buzul. 450 metrów do celownika. Gatsby de Buzul, tutaj finiszuje i Roca de Buzul. Gatsby de Buzul, 300 metrów do celownika. Gatsby de Buzul, finiszują i Roca de Buzul oraz Jenna. Ale ogromną przewagę ma Gatsby de Buzul. Ją utrzymuje. 50 metrów do celownika wygrywa Gatsby de Buzul, na drugim miejscu i Roca de Buzul i na trzeciej pozycji Jenna.